Witam, Tivichu 1993, a to jest kolejny odcinek Minecrafta sezonu 5. Jest ze mną dzisiaj gość mentalnie Enek Ply. Dokładnie, jestem cieniem. Jest cieniem. Za drzewem. Ja odpaliłem specjalnie livestreama, żeby właśnie on widział, co ja tu robię, żeby nie był tak, nie było tak dokładnie. No, jakby to powiedzieć. Żeby on widział po prostu, co ja robię. Z opóźnieniem, ale widział. Ale widział. No, i to jest ważne. No mogłem wbić na jego świat, ale... Ale, nie no chcę cóż. Mi się aktualizować, proszę, Resonant Rise. I teraz tak, nawet nie wiedziałem, że mam takie przedmioty jak Item Translocator. Jak wiecie, jeżeli oglądacie ATS wyzwanie, to wiecie, że tam mamy te translokatory i ja ich tutaj też będę miał zamiar używać, ponieważ one są dużo lepsze od... Kozackie. Są kozackie, to prawda. Kolejną sprawą, przerobiłem trochę piec. To jest netherrack niebieski, przez chisel zmieniany. I tutaj to wygląda z góry tak. To jest taka krata, to tak naprawdę jest szkło, ale to naprawdę wygląda zajebiście. Enek, no nie? Ta krata. No, ale zrób sobie ten... Weź sobie zobacz, jak wyglądają faktory bloki. Tak, jak to chodzisz po bloki? nim, no za jedno, idealne są, idealne. Ale faktory bloki to... Z chisla one są. Jak po nich chodzisz, tak byś po blach. Masz ten odkład z blachy zarobisz. A są faktory bloki, ale faktory bloki się robi z jakiego materiału? Chyba nie iron block. No właśnie. Chciałbyś, nie, albo to, albo stal, albo... nie pamiętam. Dobra, tak więc ja teraz tutaj szybko zamienię ten system, ponieważ za chwilę ci, co nie wiedzą, co to jest item translocator, zobaczą siłę tego itemu. Ustawia się to z dwóch stron i teraz możemy od razu, na początek, ja tu ustawię, aby leciało tylko to, co ma lecieć. Filter, czyli ma string lecieć, ma lecieć wheat i ma lecieć patyk i jeszcze jedna rzecz, bone meal, którego nie mam. To zostawię nienaruszone na razie. Teraz z drugiej strony nawet powiem wam, nie wiem, czy z autocraftingu będzie to wyciągało. Nie mam pojęcia. Z każdego inwentory. No dobra, ale że... Znaczy inwentory... bloku, które posiada inwentory. To na wszelki wypadek, żeby... Które tak. Ma własne NBT. Na wszelki wypadek ustawię filtr do tego, żeby wyciągał tylko Industrial Fertilizer. Tak na wszelki wypadek. I teraz teoretycznie, jak klikniemy tu... No. Tutaj będzie wheat potrzebny. A wheat. I klikniemy tu. To będzie nam przenosiło te itemy do tego. I craftowało nam to. I za chwilę się przekonamy, czy to będzie działać. Można też stosować trzy rodzaje upgrade'ów. Tak. O, działa. Jest zajebiście. Diamond Nugget, Redstone i Glowstone. Każdy ma inną właściwość. To może już powiedz nam o tych właściwościach, jak już mówię. Glowstone przesyła całymi stakami. Czyli jeżeli śpieszy nam się. No to mniej więcej, no stak, znaczy ile ustawimy, tyle będzie przesyłać na raz. Są jeszcze takie translokatory na fluid, to też fajnie, fajne jest. Bum, bum, bum. Diamentowym ustawiamy ilość, jaka ma zostać w inwentory, albo ma zostać przesłana do inwentory. Diamentowym nuggetem. A redstone'owym czy glowstone'owym? Bo już nie pamiętam, jakie mówiłeś ten. Redstone'owy powinien reagować na sygnał redstone. No tak. Logiczne. Ja tu będę robił dużo stali. Stali dużo. Będę potrzebował Mungeon's Ore. Przetopić cały tutaj. Ło. Pięknie. Może jeszcze dorobię to trochę. Tego. Ła, ła.
A i taka mała uwaga, że najlepiej stosować właśnie te translokatory zamiast hopperów. Tak, Hoppery one mniej lagują. lagują, no. Bo hopry lagują, tak. Teraz tak. O. Kutan tu mam. A ja potrzebowałem bone meal. Ja nie mam w ogóle kości. Ani bone meala już. Prawie. To jest lipa. Lipą trochę. Ojej, oj. Będę musiał zrobić przeklętą ziemię i grinder. Aby mieć bone meal. No, tylko, a udało ci się znaleźć tego Co? sigila nieaktywowanego? Nie. No bo on to jest tylko w dungeonie, No właśnie. skurczybyk. Albo w spoilbagach, o ile masz. I tu ustawimy to. Spoilbagi mam. Ale powiem ci, tyle już ich otworzyłem i ani jednego sigila. A mi się trafiło w pierwszej skrzyni, czy tam drugiej. Ja jakoś tak dwa sigile. I Ty taki zostawiłem je gdzieś i jesteś. całkowicie zapomniałem. No farciarz, fartuch. Zobaczmy, jak ten reaktor nam tutaj radzi. Reaktor jest dobrze ustawiony. Jest na sam styk, jeżeli chodzi o query. I teraz coś jeszcze chciałem zrobić. Ale co to było? Sortowanie itemów. No właśnie! dobra, więc sortowanie itemów będzie z przepalaniem, czyli te itemy będą leciały od razu do systemu ME. Zaraz po przerobieniu z query. A takie rzeczy jak cobblestone będę chyba wyrzucał do Void Pipe'a. Jeszcze nie wiem. Chyba do Void Pipe'a. Mogę coś zasugerować? Możesz zasugerować coś? Najlepszym byłby system z mechanizmu sortowania. Razem z rurami, sorterem. No tak, ja tu Sort, mam. Ja sorter tu. działa. Ja mam tu sorter z mechanizmu. On działa w taki fajny sposób, że no. On działa tak jak sorter z tego, z Red Powera. To samo. No tak. Ja tu mam tylko zrobione nie, już. On jest na tyle wygodny, powiem ci, że w nim możesz ustawić pod Ore Dictionary, nie? Czyli jak masz różne rodzaje kopru, to różne rodzaje kopru trafiają w jedno miejsce, nie? Mhm. Tu chyba się dobrze. Tylko, że tam się wpisuje gwiazdka Stone, gwiazdka Iron. Znaczy ingot. No. A, jeszcze purifier możemy zrobić, żeby przy ten razy 3. Dokładnie, dokładnie. Tylko, dlatego że tlenu potrzebuje, jest więc w ten. Teraz zrobimy sobie coś takiego. Mechanizm. Gdzie to jest? 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 Ten teleporter jest też fajny. Żeby zrobić sobie portable teleporter. Ale czekaj, gdzie to jest? Gdzie to jest? Na pewno będę potrzebował gas tank. Ale Czekaj, czekaj, czekaj. wystarczy Ale ja lubię dwa, jak magazynować. zrobisz. Cicho. Lubię magazynować. Nie. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć. Chyba, że sobie zrobisz O, znalazłem. produkcję flintu, no. Nie, to nie, to nie. O, jest. Nie, tak. Nie, jest, nie, tak. Electrolytic separator i hydrogen generator. Z tego generatora będziemy mieli tlen i ten, i wodór. Tylko, że ja nie mam tego, bo ja straciłem te od creepera. No nic, to się zrobi. Boom. Zrobimy sobie dwa takie. Wcześniej miałem trzy, ale na razie dwa. Pomyślmy sobie to tu i redstone wpakujemy. Fuck! Co? Zaraz zobaczysz. Niedobrze. Zaraz mi przejdzie. O, no. Aha, niestabilność. No. Teraz zauważyłem, no, na streamie. Jest ustawione na 0%, ale mimo to ten teleport jest wkurzający. Bo nie wiem, skok energii ma jakieś.
Bum, 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 bum. Dobra. Nie, to nie tu. Nie, czekaj. A, redstone. Muszę sobie Powiem ci, zrobić ten. No. ten twój czar na regenerację, nie? No. Jest idealny do Blood Magic. Jak nic. No. Odpalasz, puch, puch, puch. Zły dotyk. Nożem poświęcenia, kuźwa. Nakuwamy paluszek delikatnie i nie wiem, jakim cudem wysysamy z siebie tysiące hektolitrów krwi. A ja nie wiem po co kurde usunąłem mechanizm z Shishibara i napisałem mechanizm. Po cholerę. To muszę. Iron, Tu się iron. pytaj cholery, nie mnie. No bez jaj! No ja po prostu za chwilę się za... Weź mnie strzel ktoś. Ostro. Co, znowu to samo Znowu zrobiłeś? to samo. Ale chodzi o portal. Wkurza mnie już on. Za chwilę zamienię go na mechanizmowy. No Kurde. jest trochę droższy. Ale zrobię to. Mnie to tak wnerwia. Ile razy mogę tak mieć? No. A jaką masz tam stabilność teraz? 0%. Znaczy 100% stabilności. Pokażę ci. Żeby nie było. A, widzisz? Ty, skąd? Czemu? No, a energia. Nie no, bo wersja Dlatego. trzecia Enchanted Wszystko leci pod Portals query, dlatego tak jest. jest jeszcze w produkcji. I teraz musimy tylko to dorobić. Dobra, to niech się robi, a ja cięcie. Okej, zrobiłem już electrolytic separator. I teraz właśnie go postawię w tyłu. Nie, czekaj, ma z tyłu wejście, wyjście, wyjście ma z tyłu. No nic. Postawię go tyłem. Albo nie. Postawię go bokiem. O, tak będzie najlepiej. Więc postawię sobie elektrolitik. On się postawił tyłem bok. Tyłu bokiem, kurde. Dobra. Mamy ten elektrolitik separator i mam tutaj po lewej i po prawej stronie takie guziczki. X oznacza. Bym powiedział brzydko, ale. X to jest wyrzucanie. Na przykład tutaj dump, dajmy na wodór, no to będzie nam wodór wyrzucało. Jeżeli będzie O, to będzie nam tlen wyrzucało. Tak po prostu wypuszczało w atmosferę, a output to ustawiacie wyjście tylne. Czy ma być tlen wychodzić ma rurą, czy na przykład ma wodór wychodzić rurą. Ja na razie tu i tu dam X-a. XX i teraz tak. Do tego potrzebuję prądu oraz wody. I teraz jako prąd możemy wrzucić tam redstone. Bo to jest bardzo dobry prąd. Bardzo. O, mało redstone mam. Na początek wystarczy. Na pewno. Bum. O, tu. Bum. Redstone jest tutaj włożony i teraz będę potrzebował wody. Więc zrobimy sobie. Jak to się nazywa? Cięcie? Nie, nie Cięcie? zrobimy sobie. Nie, 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 nie. Ender i o. Rezerwuar. Otóż to. Tylko nie wiem, czy jak to. Rezerwuar. 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 Nie mam tego. Fused quartz. Ale Rezerwuar. smelter 4 kwarcu Wiem. metalowego. Nether quartz. To dużo jest. O. A. A. Dobra, niech tu mi się przepala. Tutaj mam to. I teraz tak. Zrobimy. To mogę wrzucić, to też i to też. Tego na razie nie potrzebuję. Hoppera nie potrzebuję. Tutaj ja produkuję stal, manganiz oraz iron tu wkładam. I tutaj dałem hopper na dole i skrzynkę, żeby te bloki of steel mi się same
wyciągało. Jeżeli dacie tutaj timer, no to będzie wam to samoczynnie wyciągać. Dobra, teraz tak. Zobaczmy, czy już mamy gotowe to. Mamy jeden, a potrzebuję jeszcze dwa. I zobaczmy, czy to będzie dobrze tak zrobione. Ja, będzie dobrze. Myślę. Tył to jest wyjście. Trochę kiczowate jest to, że może albo wychodzić albo tlen, albo wodór. Nie może to i to. To jest takie trochę fe. No ale nic. Tanka sobie zrobię na to, żeby magazynować to. Tlen bardzo się przyda do potrajania orów. Or. Już mamy? Jeszcze jeden. Okej, tak więc zrobiłem rezerwuar i podłączyłem to w ten sposób. Oczywiście. Rezerwuar. Rezerwuar. I teraz tu nam się pakuje woda i tu nam się reston zużywa. No, więc mamy zatrzymane, żeby nie pozbywało się ani tlenu. Możemy na przykład dać output na... Czekajcie, możemy na przykład dać dump O i będzie nam wypuszczało tutaj dymek jest tlen. Aha, to nie. Ja chcę na przykład teraz tlen. Na razie wodór mnie nie obchodzi. Mam w dupie wodór. Chcę tlen. Więc ustawię sobie na output tlen i są takie specjalne rury do tego z mechanizmu, które ale się nazywa... wodór musisz dampować. No wiem, bo się nie będzie tworzyć, ale ja nie chcę wydampować. No. Mi się szkoda tego wodoru pozbywać. Są pojemniki na to. No właśnie, ale czekaj. Ale ja nie mogę tego i tego... Nie możesz czy nie chcesz? Nie mogę. Ale zrobimy fuel tanki. Nie fuel tanki, tylko gaz tanki. To jest proste. Gaz tanki służą do przechowywania gazów, jak sama nazwa wskazuje. I zrobimy dwa gaz tanki na początek. Co mi się skończyło? Nie. Jeden gaz tank będzie pod to, a drugi pod to. I teraz tak. Podłączymy sobie tutaj jeden gaz tank, a drugi tutaj. I teraz ten specjalny kabel to się nazywa. No ja w ogóle nie mam pisu mam. Teraz to dobrze, bo boję się creepera. To jest dziura w dachu. Peaceful. Persuizet. W dzisiejszych czasach się już tylko na hardzie gra. Wiem. A ty peaceful? Cicho. Już naprawiłem to. Ale za chwilę coś mnie zajdzie od tyłu i będzie, kurde. Już traciłem tyle rzeczy przez to. Masz stal? To stal na dupę i nic się od tyłu nie zaatakuje. Dobra. Stal i nikt nie ruszy. Bardzo potrzebuję też tego. Persuizet tube. Persuizet tube. Tylko 8, bo więcej nie ma sensu. I podłączymy. Jest teraz output. Oj. To się łączy tylko z tyłu. Czekajcie. Op. Najpierw wyłączę output. X. I teraz ustawię sobie tutaj, jest to jednego tanka i teraz tlen poleci. No kurde, nie obracaj się. No. I teraz poleci wodór. Ej, wodór nie leci. Jak fajnie. To dobrze. Ani to też nie poleci. To nie dobrze. Ty, właśnie, jestem ciekaw, czy to zadziała. Bo tu są takie fajne sloty. Jej! To było prostsze niż myślałem. Dobra, na razie tych tubów nie potrzebujemy. I sobie zrobimy. Facepalm przez czaszkę do potylicy. Dosłownie. Cicho. No ale to zobacz, to jest piękne. No. Szkoda, że jeszcze grafiki nie ma, jakby tutaj jakieś putle stały, nie? Ale to by było fajne. Dobra, to wiecie co? Tak, żeby dla wyglądu ustawimy to tak tyłem. O, ale pięknie teraz wygląda. Dobra.
To nam to będzie pracować. Prąd. Możemy pociągnąć kabla. Myślę, że nic się nie stanie, jak pociągniemy kable. Od samego początku, jak cię oglądam. No, jaka? Zawsze, zawsze, za każdym razem. Znaczy rozbawiało. Co? Znaczy, no w sensie poprawiało humor, jak Wichu mówił o ciągnięciu kabla. Ciągniemy kabla? Tak. Nie, no co ty? Co ty, tato? Weź się. No weź się, tato. Dobra, więc tak. Wracając do tego. Mamy to, mamy tlen. Możemy zrobić purifier. Nie? Chamber. Purifier chamber to był? Chamber. Mechanizm. Ej, ale chwila. Mamy tutaj enrichment. Nie, enrichment. Purification to był. O, to było to. M. O! Boże. O, teraz. Purification chamber. A! Tak, to był purification chamber. A jest tutaj smelting, enriching, purification, purifying. Basic factory purifying i tak musimy zrobić purification chamber. Purification. Puri Yes. purification. Obsidian dust będziemy potrzebowali i inne takie rzeczy. To się trochę potrwa. Ten komora oczyszczająca, tak? Dobrze, ja to tłumaczę dobrze. Obsydian. Oczyszczenia. Mam dużo obsydianu, ludzie, więc musicie poczekać. W ogóle ja wciągnę obsydian, ten obsydian jest. O, już zniknął. Czemu tak wolno odświeża mi to? Dziwne. No nic. Mam za mało obsydianu. Zdecydowanie dużo, o dużo za mało. Sobie to włożę do Sagmila. A to pójdę teraz wykopać obsydian. Okej, zrobiłem purification chamber. Postawię to tutaj, tu. No, to będzie dobrze. O, tu, tak. Tu, w tym rogu. Teraz tak. Nie do końca pamiętam, jak to działało. Dlatego trzeba pomyśleć. A nad czym ty chcesz myśleć? Flint. Czy ja to chyba mogłem po prostu dać ten tlen? Bo nie wiem, czy ten tlen się daje. No jak, normalnie. O, tutaj się daje. Dobrze. To tu dajemy tlen. I teraz po prostu tutaj wlepiamy dasta czy or? Or. Nie dasta. I potem go trzeba. Przerobić w maceratorze w crusherze. No, czyli pójdzie potem do crushera, a z crushera do pieca. Tak, dobrze mówię. Dobra. Więc pierwszy przystanek Purification Chamber. Prąd, gdzie tu prąd? Chamber Chamber. of bone. Co? Bone. Czekaj, tu muszę kabla pociągnąć. Ciągniemy kable. Ciągniemy kabla Ciekawe, jak bardzo zmienia wypowiedź ciągnąć kabla, a sać. Ale jest, nie można ssać kabla, bo prąd porazi. Chyba, że ty jesteś zboczony i masz inne myśli niż ja. Tak, tu będzie kabel ciągnięty. Okej, pięknie pociągnięty. I teraz. Kabel pójdzie tu. Jest od tyłu. Pięknie. O, idealnie.
Bum, bum. Trochę kabla nie starczy, ale za chwilę się drobi. Chyba ja, o ile ja tutaj nie miałem. Nie, tu nie ma. Dobra, ale wracając do kabla. No nie, do Purification Chambera. I tu już mogę włożyć coś. Co się tak jak się. Samymi podtekstami walisz. Ale to ty tak myślisz, nie ja. A przez kogo ja tak myślę? Przeze mnie. No to nie ma prądu. Potem wykorzystamy tutaj trans, jak to było? Trans. No i znowu. Trans. Wes, ty. No co ty? Czekaj, trans. Jak to było? Trans. Item translocator użyjemy do tego. Otóż to. To craftowałem. Item translocator. Nie mamy złota. Gold. Ore. Ja pierdziu, złota nie ma. Okej. Okay. A czekajcie, że zapomniałem kabli. Okej, wróciłem. A? Co? Z ja słyszałem ciebie Universal Kible. Bo tak powiedziałem. O, pięknie. Jest prąd. Ha, działa! O. I teraz tak, item translocator zadziała tutaj, na to. Chociaż może buffer zrobimy, będzie bezpieczny. Dużo bezpieczniej. Bez buffera będzie źle. A bufferem będzie skrzynia. Której nie ma tu nigdzie. O, tu jest skrzynia. Ale ona jest zajęta, ale... Skrzynia za skrzynia. Dobra, mamy skrzynię. Jako bofur. Boże, ale za dużo będzie tego. Configuration. Eject off. Ja chcę mieć eject on w prawo. Wypróbujmy to. Eject. Nie strip. Strip. Nie strip. Jaki strip? Auto eject on. Wchodzi tutaj do tej skrzynki. Teraz tutaj dajemy to. I teraz tutaj dajemy purify. A może inject też jest input. Właśnie! Przecież to mogę wszystko obok siebie dać. O kurde, dziura. Dobra, jeszcze raz. Dajemy to obok. I będzie tutaj eject może. Input musimy włączyć. Eject. Chwila. Street input. Jeszcze to zrobić, żeby tu input działał. Dark blue. Nas nie interesuje to. Chociaż gdybym tak sprawdzić, jeżeli tu jest dark blue, a co to jest? Sraty. Jeżeli tu jest dark blue, a jeżeli tu ustawię na przykład. Nie, tak nie zadziała. Jak to za... Czy to jest w ogóle możliwość, żeby to automatycznie wchodziło tam? Jakby to tam położyć? Nie mam pojęcia. Ej, nie, może ty wiesz? Ja wiem. No to powiedz. Będziesz miał szansę i okazję. O, tu jest output. Dobrze. Nie. Zobaczyć w poradniku. Darko. Muszę nagrać poradnik, kurde, z tego. A zupdate'owany. Ej, tam się ej, dużo ej. Pozmieniało. Ty wiesz, że update'owałem paczkę i wyszło... Znaczy razem z Gaskinem, nie? Wyszło 40 update'ów mechanizmów w tym momencie. Jest, naprawiłem, haha. Enek nie... O Jezu. Co? To trzeba zepsuć, żeby naprawić. Ale czekaj, ja nie wiem, co zrobiłem. Chyba to. Czekaj, tego to nas interesuje wtedy. Dobra, więc tu wchodzi to do tego i teraz jeszcze tu będziemy musieli zrobić smelter. A, i skrzynkę. Nie, tu musimy zrobić skrzynkę. Nie, tu smelter będzie. Ale chwila, tu nie ma tego buffera. To jest lipą. Ale to zatrzyma się, że nie będzie mogło wejść. A, buffer. I
I wchodź tutaj. Dobrze, dodaj skrzynki, pięknie. Enek! Nie komentuję. Ale ty nie masz pytania, ale odzywaj się. Właśnie, już 30 minut odcinek. Ten sortownik, tutaj będzie Ender skrzynia. I tak więc w kolejnym odcinku sobie skończymy. Cicho, cicho, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie. Twardy jesteś. Na razie nie mam smeltera. Trzeba ulepszenia do szybkości dać. S1. Speed upgrade. Ja nie chcę remove speed upgrade, tylko chcę dać speed upgrade. Speed! Teraz który to upgrade? To jest ten speed upgrade. Idę robić speed upgrade. Ogłoszenia parafialne. Za chwilę skończymy odcinek. Ale zanim to skończymy, zrobimy speed upgrade. I Enek. Mów yes. Coś. Nie wiem, czy to jest speed upgrade. O Boże, rzuciłem wszystkim. Wszystkim rzuciłem. Czekaj. No znowu rzuciłem. Czekaj, o czegoś nie wiem chyba. A Enek wie to i teraz mi nie chce powiedzieć. Taki. Gnój. Uf, bo szkoda czasu. Musi być jakiś blok, coś do wkładania. Pewnie. No bóg. Nie. No, musi być coś do wkładania. Jest jakiś, ale jest jakiś item do wkładania tych upgrade'ów, nie? Co? Niech nikt nie mówi. Jest! Z shiftem trzeba. Dobra. Przykro. Się normalnie nóż w kieszeni otwiera. Okej, okay, ale to przyspieszyło? Bo tak nie za bardzo. Tak sobie stoi w miejscu. Prawie. Iron clamp. Czemu to... O, nie to. Czemu Ed nie ejectuje tego? Dark blue. Ej, tu jest źle zrobione. Czemu nie ejectuje? Niebieski na niebieski chyba tak. Z niebieskiego. Czekaj, bo to nie wkłada. Czekaj, bo to nie wkłada. Pomieszałem się już. Jest output niebieski, niebieski jest w prawo, a input niebieski, tak? Nadal nie działa. Co ja wtedy zrobiłem, że to działało? Coś wybuchło. Łap, łap, no skacz. O, kurde. O. Co to wybuchło? Skąd ja mam wiedzieć? Ja też nie wiem. Coś walnęło. Ale widzę, że wszystko jest w porządku, więc... Nic się nie stało. Dobra, wszystko działa, chyba. A może reaktor mi wybuchł? Ale się nie spojrzałem w tą stronę. Nic się nie stało, polecam. Dobrze. Nic się nie stało. Jest dobrze. Więc purification działa. Super. I tu mi to daje. W tym miejscu skończymy. Purification. W tym miejscu skończymy odcinek, tutaj będziemy dalej już ten, to będzie już buffer, chociaż buffer powinien dać już wcześniej, ale tak, tak, co tak. Dobra, tak więc komentujcie i subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, pa! A ja? A to ja też się pożegnać nie mogę. No, to żegnaj się. W imię ojca i... przepraszam, to... nie no, żarty takie. I dziękujemy wam za... Ten, za komentarze, znaczy dziękuję wam za komentarze, kochamy Enka, za które możecie napisać, możecie, no pewnie, ale dziękuję. Co? No już, możesz kończyć. Dobra, to już. Pa, pa! Pa, pa!